cię, że dawno nie słuchałem tak o Hemingwaya, naprawdę. No i wyrównanie szlaku, jak to było można zauważyć na wskaźnikach. Trzeba na nowo zadać moc. Jaki jest najlepszy pociąg w Polsce, to znaczy pociąg. Pociąg to jest bardzo szerokie pojęcie. Należy jeszcze pod jednym względem, czy najszybszy, czy najlepszy pociąg. No. Ciężko powiedzieć. Na pociąg składa się lokomotywa, wagony albo... Pociągiem może być też elektryczny zespół trakcyjny. Najszybszym pociągiem w Polsce jest ED250, jak na razie. Jeśli chodzi o EZT przede wszystkim. Elektryczne zespoły trakcyjne, jest to nasze Pendolino. Palniamy, bo jest niesprawny przejazd. Widzieliśmy na tarczy. Znaczy wskaźniku, więc musimy ograniczyć prędkość czoła pociągu na przejeździe. Na 20 km na godzinę, przy czym wydaj sobie baczność. No i możemy przyspieszyć.
Widzicie, przejazd był niesprawny, rogatki są uniesione w góry. A kto nie oglądał tej bajki? Każdy oglądał. Myślę, chłodości. Ja tak naprawdę myślę, że chyba każdy to oglądał. To były czasy, można powiedzieć, ale tak, ja też oglądałem tą bajkę. Ciekawe to było, naprawdę. Ale to było, ile tam, 11, nie no, już 12 lat temu. O matko, ten czas też szybko leci. Jeszcze lat temu. Mijamy właśnie tarczę ostrzegawczą, która informuje nas o tym, że kolejny semafor wskazuje sygnał stój. Nie mamy nawet co się za bardzo rozpędzać. Semafor powtarzający przed nami też mówi to samo, że kolejny sygnał jest na stój, więc możemy lekko zacząć zwalniać. Nawet trochę ostrzej. Już widzimy nawet semafor, który wskazuje ten sygnał. Ogólnie mówiąc, to ta bajka była bardzo mało realistyczna. I teraz mamy na sygnał zastępczy. Więc ograniczamy prędkość do 40 km na godzinę i bacznie zwracamy uwagę na położenie rozjazdów i trasy przed nami. No panie, tym autobusem żeś zaszalał. Jak na PKS. Już chciałem nagły zaciągnąć, ale już widziałem, że zdążę. I dalej 8 minut opóźnienia. No, i dohamowany. A, i odjedziemy z 7-minutowym opóźnieniem. Stacji macierzewo.
że już będziemy jechać po torze właściwym, załączmy normalne oświetlenie. Sprawdźmy, oczywiście wszystko ładnie działa. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Są symulatory konduktora? Szczerze powiedziawszy, osobiście o takim symulatorze nie słyszałem. Ale może i są też i takie symulatory. Jakoś osobiście mnie to nigdy aż tak nie interesowało. Ograniczenie do 30. Nigdy mnie jakoś tak nie interesowało to. Żeby symulator konduktora mieć. Na przykład The Rail Valley. W nowym symulatorze, jaki teraz wyszedł, możemy się też wcielić w rolę na przykład nastawniczego, manewrowego przy okazji. No tak, po części, ale symulator konduktora nie słyszałem. Nigdy. I prędkość szlakowa 60 km na godzinę. Jeszcze że jak byłby jakiś symulator konduktora, to nawet z chęcią bym sobie zagrał. Zawsze symulator o czymś innym niż tylko jeżdżenie. Tak, mówiłem, ograniczenie do 60, a jedziemy 68, nie? Nie szans. Symulator kozy. To były czasy, kiedyś słyszałem o tym, ale to jeszcze do podstawówki chodziłem, to było mówione już o symulatorze KOS. Już dawno temu. O tym słyszałem, ale ostatnio jakiś temat ucichł. Już parę lat temu. Kiedyś pamiętam, była taka fajna strona do puszczenia muzyki, gdzie widzowie mogli puszczać utwory na żywo. Kiedyś było coś takiego. Teraz sobie tak przypominam, sobie nie mogę przypomnieć. Była kiedyś taka fajna strona. Nie może by można było to przetestować, ale nie wiem, czy ta strona jeszcze istnieje, bo to było parę lat temu. Ale i 7 minut opóźnienia. Finny
55, 325 odjazd. Może 70? Ja nie widziałem żadnego wskaźnika. O co chodzi? Mi się nie wydaje, żeby to już było 70. Nie, no rzeczywiście. Co ja aż taki ślepy dzisiaj jestem? Aż mi wskaźniki uciekają. Znacznikowanie poziom trzeci. Mają radyjko? Oczywiście, nawet my tutaj mamy radio. Właśnie jesteśmy na kanale kolejowym numer 6. Możemy sobie podgłośnić, ciszyć, wywołać dyżurnego. No niestety, w tym symulatorze na niektórych scenariuszach jest to odwzorowane, a na niektórych nie. No i oczywiście mamy system radiostop. System radiostop, o którym ostatnio było zresztą głośno. Jak ktoś z zewnątrz wywoływał i zatrzymywał pociągi. Ja to całe szczęście nie w moich regionach, więc... I pół godzinki do końca trasy jakoś zostało, no 30 parę minut. Jeżeli panu chodzi o takie radia jak w samochodzie, to niestety w pociągach takich radii nie mają. No zapewne o takie radia chodziło.
375-325 odjazd. No i 6,5 minuty, a później...